W tym filmie przedstawię Ci 5 faktów, które powinien znać każdy przedsiębiorca na temat rejestru BDO. Jeżeli zatem chcesz uniknąć kary finansowej w wysokości od 5000 zł do nawet miliona, to koniecznie zostań do końca. Cześć, nazywam się Mikołaj Maśliński i jestem prawnikiem. Znalazłeś się na kanale Prawo dla Przedsiębiorców. Na tym kanale chciałbym pomagać mikro, małym i średnim przedsiębiorcom rozwiązywać ich problemy prawne. Dzisiaj będziemy rozmawiali o BDO, natomiast to nie jest jednorazowy filmik. Chciałbym tutaj zostać na stałe na YouTubie, więc jeżeli jesteś zainteresowany tego typu tematami, to koniecznie subskrybuj ten kanał i bądź na bieżąco z prawem. Mam nadzieję, że będę mógł Ci realnie pomóc. A, jeszcze jedna ważna rzecz. Koniecznie zostań do samego końca. Dla wszystkich, którzy dotrwają do ostatniej minuty, przygotowałem naprawdę bardzo wartościowy prezent, więc nie wyłączaj tego filmu, tylko bądź ze mną do końca. Okej, to zaczynamy. Fakt pierwszy. BDO to baza danych o odpadach. Powszechnie mówimy, że BDO to baza danych o odpadach, natomiast prawdziwa definicja ustawowa to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. No ale powiedzmy sobie szczerze, nikt oprócz prawników w zasadzie nie używa pełnej nazwy. Dlatego w skrócie mówimy BDO, baza danych o odpadach. No tak, baza danych o odpadach, więc pewnie jakiś rejestr. Tak było, to znaczy od 24 stycznia 2018 roku funkcjonuje rejestr BDO. Są tam wpisane podmioty, które w pewien sposób zajmują się gospodarką odpadami. Są tam zarówno podmioty, które zajmują się tym na co dzień, czyli przykładowo składowiska odpadów, instalacje do przetwarzania odpadów, czy na przykład skupy złomów. Natomiast musisz wiedzieć, że w rejestrze BDO powinny znaleźć się także takie podmioty, które na co dzień robią zupełnie inne rzeczy. Gabinet stomatologiczny, w którym masz odpady medyczne. To jest również warsztat samochodowy, w którym generowane są odpady w postaci przepracowanych olejów, czy tworzyw sztucznych, albo po prostu złomu. Czyli musisz wiedzieć, że rejestr BDO to nie tylko rejestr dla wysoce wyspecjalizowanej działalności w zakresie gospodarki odpadami. Tak naprawdę każda firma może znaleźć się w rejestrze BDO. To, co powinieneś wiedzieć jeszcze na ten moment, to fakt, że do końca 2019 roku każda firma, każda, dokładnie mówimy o tym, jednostka handlu detalicznego, która oferuje w swoim sklepie reklamówki, również powinna wpisać się do rejestru BDO. Przykładowo. Pani Ania prowadzi kwiaciarnię. W kwiaciarni sprzedaje kwiatki, ale też oferuje klientom reklamówki, czyli reklamówki plastikowe, foliówki, jakkolwiek. Musisz wiedzieć, że pani Ania, zgodnie z nowymi przepisami, powinna do 31 grudnia 2019 roku złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO. Wynika to z faktu, że tego typu osoby, tego typu firmy są objęte opłatą recyklingową. O opłacie recyklingowej nie będzie w tym filmiku, może w kolejnym. Jeżeli macie taką potrzebę, dajcie mi znać. Chętnie nagram go dla Was. Natomiast musicie wiedzieć, że tego typu firmy mają obowiązek wpisu do rejestru BDO. Sami widzicie, ile jest tutaj podmiotów. Jedna uwaga. Oprócz reklamówek, tak zwanych grubych, mamy również tak zwane zrywki. Bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Takie reklamówki, które wykorzystujemy chociażby na owoce czy warzywa ze względów higienicznych. Mówi się o tym, że to powinny być torebki poniżej 15 mikrometrów. Czyli jeżeli masz taką bardzo cieniutką torebkę i oferujesz ją w sklepie, a nie masz natomiast toreb cięższych, to w tym wypadku będziesz zwolniony z tego, żeby wpisać się do rejestru BDO. Fakt drugi. Nikt do końca nie wie, ile podmiotów powinno być wpisanych w BDO. Jest to naprawdę problematyczne. Niestety te przepisy są tak skonstruowane, że udzielenie odpowiedzi, czy dana firma podlega wpisowi do BDO, czy nie,
wymaga naprawdę długiej i solidnej analizy. Tak naprawdę za każdym razem musimy sprawdzić, kto jest właścicielem lokalu, jakie są umowy pomiędzy dostawcami różnego rodzaju sprzętu i nie jesteśmy w stanie przygotować listy, że tego typu podmioty są zobowiązane do tego, żeby znaleźć się w rejestrze BDO. Jest to naprawdę bardzo frustrujące. Nawet moi koledzy prawnicy, którzy na co dzień nie zajmują się gospodarką odpadami, myślę, że mieliby wiele problemów, żeby ustalić, czy na przykład kancelaria prawna powinna znaleźć się w rejestrze BDO. Doprowadziło to do takiej sytuacji, że mamy naprawdę bardzo skrajne informacje co do ilości potencjalnych podmiotów w rejestrze BDO. Przykładowo, Ministerstwo Środowiska, teraz Ministerstwo Klimatu, które było odpowiedzialne za konstruowanie BDO tych przepisów, uznawało na początku, że będzie to grupa około 350 tysięcy podmiotów. Dosłownie 2-3 tygodnie temu, będąc na spotkaniu u rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, doszliśmy do wniosku, że my tu mówimy o grupie 1 700 000 przedsiębiorców. Przed chwilą mówiłem o torebkach. Proszę zobaczyć, jak wiele podmiotów oferuje torebki z tworzyw sztucznych, które w związku z tym będą wymagały wpisu do rejestru BDO. Problem jest taki, że nie wiemy do końca, ile podmiotów, a to wynika z tego, że nie wiemy do końca, kto powinien być wpisany do BDO. Żeby pomóc Tobie, żeby pomóc Twojej firmie, przygotowałem darmowy e-book. E-book, o którym powiem również na końcu filmu, ale już teraz chciałbym Cię zaprosić na stronę bdo.mikołajmaśliński.pl, gdzie możesz pobrać darmowy e-book. Nie odpowiadam tam na wszystkie pytania dotyczące BDO, natomiast starałem się w tym e-booku pokazać, kto powinien zarejestrować się do BDO. Na pewno jest to dobry materiał do tego, żeby zweryfikować, czy jesteś objęty tymi przepisami, czy nie. A jeżeli jeszcze będziesz miał pytania, napisz o nich w komentarzu. Stwórzmy miejsce, gdzie my jako przedsiębiorcy, bo również jestem przedsiębiorcą, będziemy wymieniali się tą wiedzą i być może dojdziemy do jakiegoś stanowiska. Pora na fakt trzeci. Od 1 stycznia 2020 roku ewidencja odpadów będzie odbywała się poprzez BDO. Oznacza to, że ewidencja odpadów nie będzie odbywała się już w drodze tradycyjnej papierowej, tylko w sposób elektroniczny. Każdy wytwórca odpadów, który generuje odpady i chce je przekazać do firmy odbierającej odpady, będzie musiał wygenerować kartę przekazania odpadów. Po to właśnie jest ten rejestr, czyli to nie jest tylko rejestr, statyczny rejestr podmiotów. Jest to coś znacznie więcej. To jest system, który pozwala nam śledzić los każdego kilograma odpadów. I po to tak naprawdę rejestrujemy się w BDO. To znaczy, że pan Adam, który prowadzi warsztat samochodowy i oddaje odpady niebezpieczne albo odpady inne niż komunalne, będzie musiał wygenerować kartę przekazania odpadu. Następnie przyjedzie podmiot czy firma, kierowca, która odbierze od niego te odpady i ten podmiot transportujący, kierowca, będzie musiał przyjąć te odpady w systemie. Czyli organy państwa będą mogły w każdej chwili wiedzieć, gdzie znajduje się dana partia odpadów. Transportujący z kolei, kiedy dojedzie do składowiska odpadów czy na instalację, gdzie są one przetwarzane, będzie również informował o tym przyjmującego odpady i ten przyjmujący będzie zatwierdzał przyjęcie odpadów. Czyli zobaczcie, za odpadem będzie szła karta przekazania odpadu. Mamy wytwórcę, mamy kierowcę, mamy przyjmującego. Cały czas wiemy, gdzie jest dany odpad. No ale to brzmi dobrze w teorii. Proszę zobaczyć, osoba, która wystawia kartę przekazania odpadu, czyli wytwórca odpadów, nasz pan Adam, który ma warsztat samochodowy, będzie musiał w niej podać masę odpadów, kod odpadów, będzie musiał w niej podać godzinę rozpoczęcia transportu, a także informacje o tym, gdzie one są przewożone. I powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj odbywa się to w drugą stronę. To zwykle firmy, które odbierają, przyjmują odpady, wystawiają tym podmiotom karty przekazania odpadów i pan Adam w ogóle się nie interesuje odpadami, po prostu zamawia usługę i odpady odjeżdżają.
Tutaj natomiast za każdym razem będzie musiał zidentyfikować swoje odpady, czyli wiedzieć, jaki jest ich kod odpadu, wygenerować kartę i przekazać do właściwej firmy. Jeżeli tego nie zrobi, to czekają go sankcje, ale o tym powiemy sobie w dalszej części tego filmu. Fakt czwarty. Brak wpisu do BDO może utrudnić odbiór odpadów. Zwróć uwagę, że jeżeli masz obowiązek bycia w rejestrze BDO, jesteś wytwórcą odpadów, który powinien wystawić kartę przekazania odpadu, to od 1 stycznia 2020 roku firma odbierająca odpady może odmówić przyjęcia odpadów. Będzie uznawała, że powinieneś być w rejestrze BDO i w związku z tym powinieneś jej wystawić kartę przekazania odpadu. Może mieć obawy, że przyjmie na samochód czy na śmieciarkę odpady bez karty, a tym samym będzie narażona na konsekwencje prawne. Dlatego jeżeli uważasz i przeprowadzisz analizę, że powinieneś być wpisany do BDO, to lepiej to zrób, żeby uniknąć tego typu sytuacji. Jeżeli chodzi natomiast o odpady komunalne, czyli odpady związane chociażby z bytowaniem pracowników, to są te wszystkie odpady związane z jedzeniem czy z byciem w firmie, to odpady, które generują pracownicy, będą odbierane tak jak zawsze, po prostu trafią do kubła, a następnie firma je odbierze. Problematyczne będą natomiast te wszystkie specjalistyczne odpady. Odpady medyczne, odpady niebezpieczne i odpady takie typowo związane z działalnością gospodarczą. Więc jeżeli jesteś w grupie podmiotów, firm potencjalnie zobowiązanych do wpisu do rejestru BDO, to lepiej zweryfikuj, czy nie powinieneś się wpisać, bo jeżeli się nie wpiszesz, to ostrzegam, możesz mieć od początku przyszłego roku pewne problemy z odbiorem odpadów. Fakt piąty. Za niewpisanie się do BDO grożą sankcje. Musisz wiedzieć o tym, że niewpisanie się do BDO, jeżeli jesteś objęty takim obowiązkiem, jest zagrożone sankcjami. Ale muszę powiedzieć Ci też o tym, że obowiązek wpisania się do BDO tak naprawdę skończył się 24 lipca 2018 roku. Czyli jeżeli w tamtym czasie prowadziłeś już działalność gospodarczą, taką samą jak dzisiaj, która jest objęta obowiązkiem wpisu do BDO, to przykro mi, ale już minął ponad rok, od kiedy powinieneś być w BDO. Oczywiście to nie oznacza, że od razu wpadnie do Ciebie policja czy wojewódzki inspektor ochrony środowiska i nałoży na Ciebie karę. Spokojnie, myślę, że z uwagi na skalę tego zjawiska, dużą dezinformację, wiele niejasnych przepisów, te sankcje nie będą nakładane na wszystkich i od razu. Natomiast z prawnego punktu widzenia, teoretycznie taka sankcja na podmiot, który powinien być wpisany do BDO, a tam go nie ma, istnieje i takie ryzyko występuje. Kilka słów na temat samych sankcji. Mamy w zasadzie dwa rodzaje sankcji. Sankcje o charakterze karnym, czyli grzywne i areszt. Grzywna jest w wysokości od 20 zł do maksymalnie 5000 zł. Ewentualnie w postępowaniu mandatowym możecie dostać mandat w wysokości do 500 zł. Mamy również sankcje administracyjne. Tutaj myślę, że one są większym zagrożeniem. To są te kary, które nakłada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Taka sankcja może być od 5000 zł nawet do 1 miliona. Więc widzisz, to są naprawdę dość uciążliwe sankcje. Jeszcze jedna rzecz na koniec. Sankcje są nie tylko za brak wpisu do BDO. Możesz również zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeżeli wpiszesz się niezgodnie ze stanem faktycznym. A więc, jeżeli jesteś potencjalnym podmiotem, który powinien znaleźć się w rejestrze BDO, sprawdź dobrze, czy powinieneś tam być, a jeżeli tak, to w jakich działach. To tyle na dzisiaj w pierwszym odcinku z cyklu Prawo dla przedsiębiorców. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie rozwiązałem tutaj wszystkich kwestii dotyczących BDO, nawet pewnie nie zasygnalizowałem
nie wiem, 10% problemów związanych z BDO. Natomiast nie taki był cel tego filmu. Chciałem przede wszystkim pokazać Wam taką formę mówienia o prawie, mówienia o przepisach. Jeżeli ta forma przypadła Tobie do gustu, to koniecznie kciuk do góry i subskrybuj proszę ten kanał, ponieważ to pozwoli mi dalej rozwijać się i dzięki temu też przygotowywać kolejne materiały w tej formie. To tyle na dzisiaj, ale pamiętam również o prezencie, który obiecałem na początku filmu. Wspominałem już w fakcie numer 2 o tym, że mam dla Was e-booka i to jest cały czas aktualne. Wejdź na stronę www.bdo.mikołajmaśliński.pl, a znajdziesz tam darmowego e-booka. Nie mówię w nim o wszystkich problemach związanych z BDO, ale na pewno dowiesz się z niego, czym jest BDO, po co zostało utworzone, a także będziesz mógł sobie na tej podstawie przeanalizować, czy przypadkiem Ty, czy Twoja firma nie jesteś zobowiązany do tego, aby wpisać się do rejestru BDO. Mam nadzieję, że będzie to dla Was praktyczne narzędzie, więc jeżeli Wam się podobało, jeszcze raz będę wdzięczny za wsparcie. Piszcie też w komentarzach, jakie Wy macie problemy dotyczące BDO, co Was interesuje, bo dzięki temu ja też będę wiedział, jakie przygotować kolejne filmy dla Was. To tyle na dzisiaj, trzymajcie się, czołem!